Witam Was, drodzy widzowie, na kolejnym odcinku. Dziś nie ma z nami śledczego kowala. Lenistwo z nim wygrało. Ale za to jest z nami po raz szósty Dawid. Dawid. Hej wszystkim. Znajdujemy się dzisiaj w Tarnowie. Jak widzicie, nie ma specjalisty od historii, więc historię znajdziecie sobie tam niżej w opisie. Znajdujemy się w Tarnowie, w spichlerzu książąt Sanguszków. Zwiedzimy miejsce, zrobimy sobie paranormalne badanie i sprawdzimy, czy coś tutaj egzystuje. Więc zbędnie nie przedłużając, chodźcie za nami. A więc idziemy. Zobaczymy, jak tu wejdziemy. Masz jeszcze jedną latarkę? O. Tu nie, ale tu. O. A w sumie mogliśmy tędy sobie wejść na spokojnie, a nie przez te. Okej. Wow. Tylko nie wejdziemy chyba. Kłódka. Nie fajnie. Kłódka. Cholera. Też kłódka. Cholera. Wszędzie kłódki. Chyba jakieś czujki. No. Ale to nie ma szans. Ja pitole. Patrzymy jeszcze to. No, tak szczelnie zamknięte, że chyba nic z tego nie będzie. Cholera. Kraty tam są. Kraty są w oknie. Deszcz. Tam też siatka, bo to by się wyszło po tym, tak? Ale tam jest taka siatka, więc... Trzeba będzie zobaczyć tamten budynek niedaleko. Teraz sobie widzieliśmy wcześniej. No.
Chyba tak trzeba będzie zrobić. No, ogarnęliśmy dokładnie z każdej strony. Niestety będziemy musieli wymyślić coś innego. Tam obok coś mamy. Wejście piękne było. Było wręcz banalnie. Ale no jak widać. No właśnie. No. Przygwożdżone. Kłódka. No, nie ma ani żadnego punktu zaczepienia. Też krata. Wszystko zakratkowane. No, tam patrzyliśmy. Tamte drzwi, tu. Dokładnie. Więc ten budynek odpada. To będzie taki dodatek. Także tam nam się nie udało wejść, ale tu obok, zaraz, no po prostu parę kroków dalej mamy coś kolejnego, kolejny budynek. Oczywiście budynek niebezpieczny, a my to lubimy. Czyż nie? Budynek niebezpieczny, a my to lubimy. Ale nie jest za duży. Nie jest za duży. Wygląda to jak jakaś stodoła w sumie. O! Więc no, nic ciekawego. Chyba, że coś jeszcze jest dalej. Zobaczmy. Jest coś. Też mała altanka chyba. Wychodek jakby. Nic ciekawego. No nic, drodzy widzowie, idziemy szukać kolejnego miejsca na odcinek. Także mam nadzieję, że za chwilę zobaczymy się w kolejnym miejscu. Także mamy tutaj taki jakby pałac też. Niedaleko w sumie miejsca, gdzie byliśmy przed chwilą. Nakieruj kamerą tam. I zastanawiamy się, czy by tam nie spróbować wejść. Zobaczymy. I tak oto, drodzy widzowie, docieramy do już prawdziwego intra. Do poprzedniego budynku niestety nie udało nam się wejść. Ten, co wyglądał jak taki pałac, co widzieliście przed chwilą. Zauważyliśmy, że są wszędzie alarmy, więc no nic z tego. I teraz jesteśmy po wykańczającej wręcz wyprawie na sam szczyt, można powiedzieć, na sam szczyt Tarnowa. Jesteśmy przy opuszczonych ruinach zamku. Tarnowie, tu mamy już fajny krzyż. Więc mam nadzieję, że teraz wszystko tylko się uda. Co nie, Dawid? Zobaczymy. Także lecimy. Więc miłego oglądania. Chodźcie za nami. A więc idziemy sobie. Zobaczmy ten krzyż tutaj.
Zaraz to świetlę. Ruiny zamku. By królował miastu parafii diecezji. Krzyż ustawiono na zakończenie jubileuszu odkupienia 1935. Odnowiono w roku nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia. Mhm. Okay. Tu jakiś znieczeba powinien się palić. Zobaczymy dalej. Tam miasto całe widać fajnie. Mam nadzieję, że zejdziemy bez szwanku. No drodzy widzowie, ja już przygotowany jestem, jeżeli chodzi o buty. Już są dobre, ale tutaj muszę, sorki, ale muszę trochę polecieć. O, dobra. Szukamy tych ruin. Oby tu się gdzieś znalazły. Oby. Powoli. Na górę, tak na dół. No, dla odmiany, nie? O, tak bokiem fajnie, ale lepiej będzie o. Tędy. Na razie tu widzę jakąś górę. Wielką. O, ty! No. Patrz. Wow, nieźle. Myślę, że tędy, chociaż może tam jeszcze jakieś wyjście jest ciekawsze. Wow. No, nieźle. Są ruiny ewidentnie. Popatrz. Tak, jest dobrze. Wyjdziemy tam na szczyt, jak myślicie? Drodzy widzowie, mamy nadzieję, że tak. Mhm. Te kamyczki mogą być też takie śliskie przez ten śnieg. Słuchaj, coś tam było, nie? Słyszałem właśnie jakiś. Jaki? Nie. Ptak. Trzeba powoli. O. Oho. Tam wąwozy. Dole. No, patrz. O. Dobra. No, wyprawa niesamowita jednak. Także nie poddaliśmy się. Mówimy, musimy tu coś zrobić, no nie ma bata. A i w ogóle prosiłbym was, abyście w komentarzu ocenili, jak spisuje się nasz gość Dawid. Już tyle wypraw z nami. No nie. Ale wrażenia niesamowite. Ja no nie sądziłem, że tak będzie. Wow. Już jesteśmy na szczycie. No niesamowite. Wow. I na spokojnie można sobie tu przepatrzyć teren, wykonać sobie sesję. Możliwe, że ktoś przy tych murach, no nie? Dalej tu jest, egzystuje. Rozejrzyjmy się jeszcze. Powiedzcie, że widzicie ten widok. Mam nadzieję, że to widzicie. To było wejść do takiego widoku. Coś pięknego. Pewnie się pochorujemy, ale warto było. Tam dalej patrz, ja. Coś pięknego. Dawid, K2 jest twoja. I? Także czyń powinność, klikaj tutaj w środku, przycisk, patrz tu, tu, no, ciach. Dobra, okej.
Wow. Zobaczmy sobie tutaj, trochę dalej pochodźmy. Musimy sobie trochę przywdziać kaptur. Coś lekko, o, chociaż tak troszkę na tą głowę, żeby było lepiej. Fajnie w ogóle, można się poczuć tak swobodnie, no. To jest pierwszy raz w historii kanału takie coś, że zwiedzamy sobie ruiny zamku. Na spokojnie, w nocy. Wow. Genialnie. Całe miasto widać. No. A nawet więcej. Patrz, pociąg to tam, gdzie my byli. To jest na pewno te tory, co jedzie nasz pociąg, nie? Na Kraków. Jak daleko. Czad. Dobra, zobaczmy jeszcze tam drugą część. Tam nie wiem, może zajrzymy tam później dalej, ale z tego, co mi się wydaje, to tam już... Może tam też jeszcze są jakieś ruinki. Później jeszcze można się przejść, zobaczyć. Fajnie. Ho, ho, ho. O, no niesamowite. I czujesz teraz, to się tak zawala i... Ile filmy. Ja. Czad. Na krańcu. Dobra, tą część już się zajmiemy faktycznie później. Skupimy się na centrum tutaj. Tam jeszcze później z drugiej strony, to przy końcu. No, tu tak jak chodziliśmy tam. Fajnie, zobaczymy tam później jeszcze może gdzieś trochę na dole. A więc tak. Proszę Państwa, przedstawiam Wam miernik kierunkowy. Działa podobnie jak K2, też przy zbliżeniu. Słyszycie? O, reaguje. K2 tak nie reaguje na tą latarkę. A ten miernik jest może bardziej czuły. Także zobaczmy jeszcze nim. Także oto nowy sprzęt. Ale to nie wszystko. Tą kuleczkę to już pewnie znacie. Stawimy ją tutaj, na trawie. Jej działanie na pewno znacie.
że jeżeli się poruszy tak jak teraz, zaświeci się. Jak myślicie, co jeszcze wyciągnę? Panie i panowie, profesjonalny rempot. Także Dawid, jesteś świadkiem rzeczy niesamowitych w tym momencie. Jaka tu cisza, spokojnie. Kojarzyliśmy tutaj, to w ogóle tak cicho, pustki. No. Teraz spokojne miasto. A więc, jeżeli ktoś tutaj jest, może zbliżyć się do tego urządzenia. Z każdej strony może wpłynąć. I uwaga, coś, co mnie najbardziej cieszy, Flux 2, czyli tak zwana piramida prawdy. Więc jeżeli ktoś tutaj jest, może wpłynąć na to urządzenie. Więc, jeżeli zaświeci się niebieska lampka, będzie mrugać, o shit. Jeżeli ty to zrobiłeś, to tak. Możesz się jeszcze bardziej przybliżyć. Bliżej. Powiedz na tak. Widzimy, że ktoś tu chyba jest. Daje nam odpowiedź dwa razy na tak. Więc jeszcze raz przypomnę. Jeżeli chcesz odpowiedzieć na tak, wpłyń na zieloną stronę, tak jak to robisz właśnie, że dźwięk jest taki ciągły właśnie. Jeżeli chcesz odpowiedzieć na nie, spróbuj wpłynąć na drugą stronę, żeby dźwięk był tak samo ciągły, jak z drugiej strony dwa razy. Czy są tutaj dwie osoby? Dwie dusze? Czy są tutaj dwie dusze? My się odsuniemy. Czy możecie spróbować zbliżyć się jeszcze bardziej do tego urządzenia? Rempot! Rempot! Pomyśl się, o kurczę. Dzięki. Dobrze, jesteś tam. Dobrze.
różnych stron. Ej, ja mam, aż mnie czarem przeszły. Mi też, powiem szczerze, że ten śnieg pruszy. Klimatyczny. Czy jesteście związani z tym zamkiem? Zielone na tak, czerwone na nie. Prosimy o odpowiedź. Dziękujemy. Bardzo dobrze wam to wychodzi. Możemy się skomunikować, super. Czyli jesteście związani z tym zamkiem, dobrze. Czy możemy podejść bliżej? Przecież wcześniej ten remont był cicho. Teraz nie chce się w ogóle... Nie sądziłem, że pierwsze użycie tych sprzętów będzie takie. Dobra. Chciałbym jeszcze raz pytać, czy możemy podejść bliżej? Zbliżyć się do urządzeń? Odpowiedź traktujemy jak sygnał będzie ciągły. Udało wam się to zrobić? Trzy albo cztery razy, tak? Tak. Trzy razy. Trzy razy było. Mhm. Tam jest teraz cały czas jedna strona. Wcześniej była niebieska lampka. Tak, jesteś ciutkę bliżej, jeżeli chodzi o stronę prawą. Tak, czyli możemy się zbliżyć. Dobrze, nie będziemy aż tak bardzo podchodzić. Kolejne pytanie. Czy możemy przebywać w tym miejscu? Czy nie przeszkadzamy wam? Nie wchodzimy tam, jak jest wiązka, to na pewno nie. Jest ustawione na 7 stóp odległości. Czyli do mura, do muru nie dosięga. Mierniki cisza. Tamten też cicho. Cały czas chodzi tamten remont. I teraz cały czas tak samo. To jest tak, jakby ktoś tam stał. Tak tu, w tym miejscu. Wcześniej była niebieska, ta taka fioletowa. Czekamy na odpowiedź. Ja przejdę sobie tędy. Wykryło mnie to chyba. Masz kadwykę? Patrz!
na jedną stronę coś znowu wpływa. Cały czas było jedno. Cały czas mrugało w jeden sposób. Długo. Teraz w drugą stronę coś. To nie mógł być śnieg, bo wcześniej ten robot był cicho. Później świeciło tylko w jedną stronę. Nic! Cicho, nagle. Jak nagle ucichło. Czy możesz jeszcze raz podejść do tego urządzenia? Który stoi na waszych murach. Niesamowite. Niesamowite. Cały czas jest ktoś po bokach, jakby. Tak by poszedł. Koło tego muru. Już nawet nie wiem. Fluxy się też troszkę uspokoił. Tak by odeszły gdzieś na bok. Przechodzimy tutaj w pokoju. Nic nie zrobimy tutaj złego, nie zniszczymy tych murów. Chcielibyśmy z wami porozmawiać, skontaktować się z wami. Także ponawiam jeszcze raz pytanie, bo nie mieliśmy odpowiedzi. Czy możemy tu przebywać? Uspokoił się Flux. Śnieg dalej pada. Wszystko wariowało. Śnieg dalej pada. To widzicie. Odpowiedź na żelazo. Możemy tu przebywać. Dziękujemy. Ktoś zaznaczył na nie. Czyli czy ktoś jest źle nastawiony? Ja są podzielone. Ale mamy same fajne odpowiedzi na razie. Czy chcielibyście się skontaktować w inny sposób? Mam jeszcze jedno urządzenie, przez które możecie porozmawiać z nami. Zielone na tak, czerwone na nie. Ktoś jest daleko? Podchodzi? Właśnie to jest piękne w wersji drugiej Fluxa, że on reaguje cały czas i dźwięki się zmieniają. Jeżeli ktoś się zbliża, jest coraz tonacja się zmienia, tak? Nasłuchujemy dalej. Potrzebujemy ostatniej odpowiedzi. Wcześniej tak bardziej świrował, nie? No tak. Rempot cisza, coś tak pika. Ale dźwiękowo cicho, cicho jest. Patrz. I znowu się zbliżyło. Było na niebiesko, czyli w stanie spoczynku. Więc no, śnieg cały czas pada. Niesamowite. Zatem czuję takie dziwne takie uczucie, wiesz, takiej... Nie wiem, co powiedzieć. To jest chyba taka lekka ekscytacja, może taka ciężkość tutaj, tak na klacie. Nie, że tutaj coś wymyślam, czy coś. Może to po prostu jest jakaś taka ekscytacja. Taka ciężkość. Spokój, patrz. Dobrze, czy wy sobie stąd poszliście? Gdzieś się oddaliliście? Albo mamy pójść w inne miejsce?
Zielone na tak, czerwone na nie. I potraktujmy to jako odpowiedź na poprzednie pytanie, więc kontakt przez inne urządzenie. Dobrze, więc teraz wyłączymy te dwa urządzenia. Jeżeli mamy gdzieś iść w inne miejsce, powiecie nam to. Spróbujcie wpłynąć na takie urządzenie, gdzie możecie nam to powiedzieć. Dobrze. Zabieram. Możemy się zbliżyć do Rempoda? Jeżeli nie, to dotknij go. Przejdź na kierunkowy. Jest totalnie spokojny. Podchodzimy. Uwaga. Chyba się wyłączył. Wyłączył go? Dziękujemy za te odpowiedzi, naprawdę. Jest nam bardzo miło, że chcecie nawiązać z nami kontakt. Zaraz spróbujemy jeszcze raz. Stawiamy w tym samym miejscu tego Rempoda. Zostawiamy takie drugie urządzenie. Tak samo możesz je dotknąć. Właśnie. A więc teraz, drodzy widzowie, czas na ostatnią nowość. Uwaga! Xbox. Włączmy tą. Jeżeli chcesz się z nami komunikować, możesz powiedzieć coś do tego urządzenia lub dotknąć to urządzenie, które tam stoi. Kulki nie dotknął nikt. Kulka działa. Mamy kulkę tam. Jeżeli też widzisz tą kuleczkę, która tam świeci, możesz ją dotknąć, nawet ją strącić z tego muru. Ilu was tutaj jest?
Spróbuj pozyskać energię z urządzeń i dać wyraźną odpowiedź. Słyszymy głosy mężczyzn, słyszymy jakiś głos kobiety. Czy oddaliliście się od nas? Możecie dotknąć urządzenia lub odpowiedzieć, ilu was jest? Nie mogę, kobieta, chyba powiedziała. Czy chcielibyście opuścić to miejsce, wybrać się gdzieś indziej, czy strzeżecie tych murów tutaj? Przepraszamy. Mało słyszymy, więc jeżeli udało wam się porozumiewać między sobą, możecie jeszcze powiedzieć do siebie parę słów, jeżeli siebie rozumiecie przez to, a my odsłuchamy to i przesłuchamy i będziemy wiedzieć, co do nas powiedzieliście albo co mówiliście między sobą. Dajemy jeszcze chwilę i wyłączamy to urządzenie. Dziękujemy za kontakt. Mamy nadzieję, że nie musimy jeszcze opuszczać tego miejsca. Chcemy jeszcze tutaj zwiedzić ten obszar. I jak zwiedzimy, to opuścimy to miejsce. Także jesteśmy tutaj z szacunkiem. Niczego tutaj nie zniszczymy. Poza tym, no, te mury niestety już też są już zniszczone, bo to ruiny. Ale jeżeli jesteście przywiązani do tego miejsca, my tu nic więcej szkód nie robimy. Tak jakby oddalili się gdzieś dalej, bo tak samo Rempot też przestał później chodzić. Tak by wszystko nagle ucichło. No właśnie. Fluks też się uspokoił. Fluks też się uspokoił, to jest dziwne. Myślę, że jeszcze zrobimy Sira. Jeszcze ten. No w ogóle jestem ciekawy. Stawimy K2 tutaj. Jeszcze zobaczymy tutaj ten murek. Słuchać jakieś głosy tam. Tutaj jest kolejne takie urządzenie, na które możesz wpłynąć, jak na to pierwsze, takie większe. Zobacz. Ok. Po dwóch stronach. My przejdziemy się tutaj kawałek. Więc zostawiamy was tutaj z tymi urządzeniami. I możecie na nie jakoś wpłynąć. Tą kuleczkę możecie zsunąć nawet stąd. Nie, jednak w sumie kadłubkę schowam. Telefon oczywiście, jak to zawsze, jest w trybie samolotowym. I uruchamiamy sobie
Ghost Cube here. Trzymasz, Dawid? Yes, sir. Także tu masz taką aplikację, na którą możesz wpłynąć i pokazać jakiś obraz. Po prostu wpływasz na żyroskop tego urządzenia. Tak możesz wpłynąć i pokazać obraz. Rozejrzymy się. Dobra, rębody stoją. Zobaczmy tam trochę dalej. Albo wiem. Dawid. Zostaniesz tu, a ja pójdę tam. Stań sobie tak w środku pomiędzy tym. Jak coś się będzie działo, to uchwyć tam coś, nie? A ja się przejdę. Będę niedaleko. Robimy małe rozdzielenie, drodzy widzowie. Idę tam zobaczyć dalej. A Dawid został z GTS Here. Więc oczywiście perspektywa z GTS Here będzie na Instagramie. Także Dawid został tam sam, pośród urządzeń. Zobaczmy, co tam jest dalej. Wow, ale pogoda. Nie fajnie. Dobrze, jestem bardzo dobrze ubrany. Ale katar niestety dokucza. Bardzo, bardzo. O. Ten śnieg jakby coraz mocniej sypie. Mam nadzieję, że nie będzie tego wiatru tak bardzo słychać, bo ciężko będzie cokolwiek z tym zrobić. Tu wyjdę kawałek do góry. Tutaj jest jakiś też szczyt taki. Tutaj ruin już żadnych nie widzę. Dalej. Wow. Rębot. Wow. Słyszę. Niesamowite. Daniel! Rempot! Jasny gwint! Dobra! O kurczę! Nie wiem, czy stąd to widzicie, ale rempot tam zapikał! I teraz jest niesamowite. Zaraz tam idę. Rozejrzę się tu jeszcze kawałek. Co tu się wyrabia? Jest niesamowite. W tym miejscu ktoś jest? Takich wrażeń to ja się naprawdę nie spodziewałem. Tam już chyba... Sprawdzę tu się troszkę na dole. Zaraz wracamy do Dawida. Totalnie nie wiem, jaka w ogóle jest godzina. Jest dość późno, bo zanim tamte miejsca przeszliśmy, tu jedno nie dostaliśmy się. Drugie, no nie, to już było widać z daleka, że no niestety nie wyjdziemy. O, fajna ta ścieżka. Tędy sobie później pójdę, bo tędy szedłem. Zobaczmy jeszcze tu kawałek, o rany, na dół. Ciężko się tu idzie, ale kierunkowy cisza. Trzymam daleko latarkę, żeby nie było fałszywych odczytów. Aha, tędy się po prostu zejdzie na spokojnie. To ja sobie wrócę tamtędy. Też tam jeszcze były. Później jak będziemy wracać tamtędy, to zobaczymy, co tam jeszcze na dole. Czy jakoś tam możemy zejść? Tam troszkę wysoko było.
Niesamowite. Idę tutaj do góry. Czy ktoś może się zbliżyć do urządzenia, które trzymam w ręce? No niesamowite. Uo. Ja naprawdę, ale ciężko mi powiedzieć, co to było, naprawdę. Napisałem to wideo, ale... Aha, dobra. To musiałbyś zobaczyć, co to było. Zobaczymy później. To jeszcze na chwilę zostaw włączone. Tam już nie ma nic, tam już nie ma żadnych tych... Niesamowite. Znowu się włączył. To w tym samym miejscu. Czy możesz dać jeszcze jeden znak? Jeszcze raz może tą kuleczkę tak dotknij, o, mocniej troszkę. Za chwilę będziemy iść. Także, jeżeli jeszcze chciałbyś się skontaktować, to może zróbmy tak. Jeżeli mamy stąd iść, zaświeć jeszcze raz to urządzenie, które zaświeciłeś nie tak, no chwilę temu. Lub to drugie, które stoi na drugim murze. A jeżeli dotkniesz tej kulki, to odpalimy jeszcze raz jakieś urządzenie i porozmawiamy z tobą jeszcze raz. Więc spróbuj. Ktoś idzie? Czekaj. Ktoś idzie, ej. Wszystko masz? Dobra, to idziemy tamtędy. Ktoś się zbliża, więc obejdziemy sobie tędy. Wszystko wziąłem, nie? Świetnie. Oni idą z tej strony. Nie, oni idą dołem. To idziemy do góry? Nie tędy. Albo oni szukają lepszego, wiesz, przejścia. Dobra. Chyba szybciej. My pójdziemy tą cięższą drogą. Tędy. Się komuś zachciało. Dobra, tam nie ma nic. Nie ma nic. Bo oni tutaj za ciężko mieli, nie? No, powoli pójdziemy. O, ale urbex też. Przy okazji niesamowity. O, nie słychać ich w ogóle. Dziwnie. Prawie i tak chciałem zobaczyć właśnie tą stronę jeszcze. Więc dobrze, że się zdecydowali iść tam tędy. Bo tam już nie ma nic. Zresztą tu jest na pewno lepiej zobaczyć to w drugą stronę jeszcze powrotnią niż tam. Bo tam już byłem. Więc no. Z tej
tak lekko zamarznięte tutaj, tak? Oj. Uważaj, dobra, trzymaj. Tu też fajne. Ha, nie chciało im się tędy iść. Woleli wybrać łatwiejszą drogę. Zobaczmy jeszcze tutaj. Ty. Wow. Wierzę. Zobacz to. Wow. Coś pięknego. Coś pięknego. Dobra. Trzeba pochować sprzęty. Niesamowity kontakt. Myślę, że to było coś niesamowitego. To, co się działo. Mam nadzieję, że to widać dobrze wszystko. Tamtędy myślę wejdziemy, więc może jeszcze to jakieś urządzenie nasłuchamy. Pochowię resztę. Aż nie wiem, co gdzie dać. No, weź tego kierunkowego. Jest, dobra, jeden rempot. Jest K2. Jest kulka. Dobra, tego syra może wyłączymy na razie. Cisza, nie? K2, rempot. Drugi rempot. Kulka. Miernik kierunkowy. Czyli dwa mierniki są. Tu jest właśnie ten miernik, dobra. No i w środku jest flux. Wszystko. S-box, poczekaj. Piją czy coś? Przy krzyżu jeszcze może odpalimy tą kuleczkę. Zobaczmy. Tu po kieszeniach mam wszystko. Tutaj tak. Pięknie. Gdzieś tam. Także drodzy widzowie, oddaliliśmy się, no bo tam ktoś przyszedł. Więc udało nam się wszystko zrobić. Rezultat jest, jak sami widzicie, niesamowity. Myślę, że tam będą siedzieć, ale nam się udało. Jeszcze pozostaniemy w takim wyciszeniu przy tym krzyżu i dobrze, później będzie droga z górki, bo już mamy dość tej drogi pod górę. Zobaczymy jeszcze tutaj, rozstawimy tą kulkę. No to szybko można pójść w drugą stronę, ale na pewno tam będą siedzieć. Dobra, wyciszmy się. Kulkę pozostawiam po prostu tak.
Rusza się, ale to chyba wiatr. Lekko się tak ruszyła. Ale tak lekko, że nawet... Dobra, idą. Kulka się tylko lekko poruszyła, ale bez światła. My idziemy. Oni chyba też idą. Lepiej, żeby nas tam nie strzelili. Drodzy widzowie, no wrażenia są niesamowite. Ta ekipa już poszła. Postanowiliśmy się wrócić jeszcze pod ten krzyż tutaj i rozstawić tą kulkę jeszcze raz, a wraz z nią odpalimy jeszcze na chwilę fluxa. No, nie mogę ukryć, że po prostu mam największą radochę z tego urządzenia. Najbardziej mnie satysfakcjonuje. Teraz damy na jakieś mniej więcej 5 stóp. No to gdzieś mniej więcej tyle. Zazbroił się i możemy zadawać pytania. Kulkę damy tu. Jeżeli ktoś jest tutaj, w tym miejscu, przy tym krzyżu, może i czy może wpłynąć na urządzenia, możesz to zrobić w ten sposób. Zbliżając się, czyli dokładnie, jeżeli zaświecisz właśnie tą stronę, odpowiedź jest na tak, zielona, czyli że jesteś tu. Jeżeli chcesz odpowiedzieć na nie, zaświecasz drugą stronę, czerwoną. Możesz spróbować to zrobić. I możesz także poruszać taką kulką, która tam znów odpowiedź zielona. Teraz jakby nikt się tak... Dobrze. Czyli myślę, że wiesz, na czym to polega. A możesz spróbować odpalić czerwoną stronę? Przeciwną. Znowu zielona. Ja ci spróbuję pokazać. Spróbuj wpłynąć na tą stronę. O! Widzisz? Na tą drugą. Czerwoną. Tą czerwoną lampkę spróbuj odpalić. Ale jest wyraźna odpowiedź. Patrz. W sumie jeszcze chwilę pokażę ci. Ja zbliżając się... Mam takie, że jest zbliżenie, a teraz masz, żeby ktoś wpływa po tej stronie. To jest taka wyraźna odpowiedź. Pyp. Ciągły sygnał. Spróbujmy jeszcze raz. Czy możesz wpłynąć na drugą stronę? Oświecić czerwoną lampkę. No coś jest na rzeczy, no bo znowu zielono. Zwiększę sobie to. Zobaczymy, co będzie. Tak jak wcześniej było na full. Ewidentnie ta strona tam, no widzisz? Właśnie, tak, czerwona tak. Nie. I to na co się zmienia. Zobacz. Dźwięku. Możesz się przybliżyć? My odejdziemy troszkę. Gdzie jest druga strona?
No, coraz więcej było dźwięków jakby troszkę. O, druga strona. No, przecież nie ma nic. To jakby masz 7 kroków. Jest znowu odpowiedź na zielone. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No tak by właśnie dalej troszkę przy krawędzi. No nie ma nic, nie? Czyli coś tutaj krąży cały czas jakby. Dobrze. Chcielibyśmy się z wami pożegnać. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Dziękujemy bardzo za kontakt. Prosimy, abyście za nami nie podążali. To jest wasze miejsce. Tutaj zostańcie. Pilnujcie swoich murów, swojej ziemi. My odchodzimy z tego miejsca. Dziękujemy za kontakt. Żegnamy się. Jeżeli się z nami żegnasz, zaświć na zielono, potwierdź na tak. Ciągłym światełkiem, tak jak to robisz już teraz tutaj 4 razy. 4 razy było chyba. Także podejdź śmiało i zapal tą lampkę, aby był ciągły sygnał. Dziękujemy bardzo. Żegnamy się z wami. A więc prosimy, abyście za nami nie podążali i żegnajcie. Dziękujemy za odpowiedzi. Wrażenia takie, że głowa mała. To, co się tu działo, było po prostu niesamowitym przeżyciem. Sami jesteście już teraz po materiale. Jesteśmy niezwykle zadowoleni. Dawid, co ty powiesz? Super wyprawa, naprawdę super wyprawa. Już samo dojście tutaj było dosyć wyczerpujące, ale co tutaj przeżyliśmy? Mega. I jeszcze adrenalina. Tak. Tu szli z tej strony, później nie chciało im się chyba iść przez takie właśnie ciężkie te tereny tutaj właśnie tych murów. I obejście tamtędy i my właśnie tamtędy poszliśmy, bo myśleliśmy, że i tamtędy. No i to takie właśnie, kurde, tak żeśmy się fajnie mijali, nie? No, niesamowite wrażenia, naprawdę. Wyprawa niesamowita. Teraz mamy drogę z górki. Dajcie znać, jak się spisał Dawid. Zrobił sam sesję z GT-SIR. Rempot. Flux, pierwsze użycie Fluxa, normalnie niesamowite. Rempot, ten większy, nawet ten mały zareagował w tym samym miejscu. Nie mogę teraz zebrać. Tak więc bateria w kamerze nam już odpada, więc z tego miejsca żegnamy się z wami. Mamy nadzieję, że odcinek się podobał i ruszamy do domu. Oby się udało.
Także trzymajcie się i do następnego odcinka.